Siema, jestem Piotr355, a to jest The Walking Dead. W poprzednim odcinku, o ile dobrze pamiętam, ktoś był na dzwonicy i tam, wiadomo, dzwonił dzwonem i się zebrali zombiaki. Niestety straciliśmy Chucka i musieliśmy uciec. Znaleźliśmy dom i się do niego wbiliśmy. I musieliśmy pochować dzieciaka, który umarł z głodu i zamienił się w zombiaka. Oj, mam i proszę o to, żeby jak coś na przykład źle zrobię w filmiku, na przykład mało będę mówić, czegoś nie dokończę, coś źle zrobię, lub mam mówić co mam robić lub co chcę zrobić, no to po prostu napiszcie mi w komentarzach, a postaram się to zmienić, żeby moje filmiki były trochę lepsze. No, dosyć już zbędnego gadania, zaczynamy. O właśnie, zapomniałem wam powiedzieć, że oczywiście ja i Kenny poszliśmy szukać łodzi, a reszta została, żeby sprawdzić, czy nie ma w domu jakichś zapasów. No, w tym właśnie momencie muszę wierzyć Kenemu, ponieważ on był rybakiem i to dosyć długo czasu, bo z tego żył. I moim zdaniem wie, że gdzie jest łódź. Raczej gdzie cumują. No, zapytam się o to najpierw. Talk about it? About what? About what happened back there in the attic. No. You sure, man? I mean, River's right up ahead. Trochę taki chamski. That bastard's fucking with us again. It's another trap. No, listen. That's not the same bell as before. This one's further off. Whatever it is, it's gonna get the dead moving over there. Oho. Ten na czworaka pies. What in the hell is going on? No, nie mam pojęcia. Whatever, man. I find whoever's doing that, I'll ring their motherfucking bell for them. No. A jaką miał minę? Let's keep moving. Ta pani przodem, on. On tyłem. Oho, ho. To se popływamy. Chyba na pontonie. Dobra, nic nie będę mówić. Dobra, to szukamy. Na pewno. Może jakoś będzie. Jak ona się wpieprzyła? This one might still be salvageable. Obyś miał rację. I said it might be. Give me a fucking break. I'm a fishing captain, not a miracle worker. Jak wkurzy się o coś, to się wkurzy na innych. We don't have to. See that telescope? You can see all the way along the waterfront from right here. See what you can find. Okay. Okej, okay, to się zaczynamy rozglądać. Lepiej nie pytać się Kennego. Ciemno.
No że tym. Ale nawet nie drgnęło. Z tego czołgi robił. O kurde. Jak 300 mur z ludzi, tylko że z martwych. O kurde. Nie, nie, nie będę strzelać. Taki głupi to ja nie jestem. Dobra, jeszcze wezmę do tych. Może coś powie ciekawego. Dobra, strachy na wróble. W sumie skuteczne. To jak do góry nogami. Jakaś jesteś przybita trochę. Dobra, rozglądamy się za kasą. Ach, kiedy się dowiemy? W swoim czasie. Mhm. No. Ale warto spróbować. Co nam powiesz o tym oknie? Czy to okno do ciebie przemawia? No może w tym będzie. Kasa. Pierdzielnij tą. No. No ta, zawsze tylko jedna. Weź jeszcze kilka razy. Poczekaj. Nie śpieszmy się. Może z samochodu da się przerobić łódkę. No. Na przykład w to? Someone must have been trying to back their boat into the water. Only things didn't go as planned. No szkoda. Dobra. To pogadamy z nim. Może coś nam opowie. Hey, Kenny. The hell you waiting for? We need to look through that telescope to see if there are any other boats out there. Dobra, spokojnie. Nie denerwuj się. No, zobaczymy. Co tam może być? Fuck! What's up with the boat? It ain't gonna work. Hull's cracked beneath the waterline, plus someone stripped out the battery. You can't fix it? No, wreszcie zobaczył. What the hell is that? No, chamsko. No, wreszcie się Kenny przymknął. Dobra, zobaczymy. No, szkoda. O, tam... O. No, w sumie. No, na pewno tam są korki opuszczonych. Jump. Ja się wpieprzę. No, w tym nawet, przynajmniej w tym jest słucha. Nie, ogólnie wkurzający jest, ale
Jak coś jest poważnego, no to potrafi być jakiś normalny. Why the hell are we hiding? Someone came down from that building at the end of the street. Where'd he go? Saw him run into that newsstand. Could be our bell ringer. How about we go find out? Sounds like a plan. Okay, you head up the middle of the street. I'll go around the side, cover your flank. We'll come up on him quiet. Ciekawe, czy mi na serio pomoże. We just want to talk to this guy. Oh, we're gonna talk. No, w sumie też mam pistolet. Oho. No, co jest? Klikam. Ale to tak chamsko trzeba było przycelować w 100% to. A za pierwszym razem mi się udało wtedy. You're not the guy on the radio. I'm not a guy at all. Full marks for observation. O kurde, znowu. Kenny, no, it's not a guy! No, he's with us. Who the hell are you people? Kenny, back off. Unless you want this lady to give you another ass with her. Who are you calling lady? The name's Molly. Molly? I'm Lee. This is Kenny and Clementine. We're not looking for any trouble. Hi. You guys really aren't from Crawford, are you? No, nawet nie wiemy. Everything beyond that barricade. No to się nieźle zabarykadowali. You sure you want to know? When everything started going to shit, some people got together and sealed off that whole neighborhood. Folks willing to do anything to stay alive, stop the dead getting in. I try to avoid them. Why? Let's just say they have a zero tolerance policy for anyone who won't or can't live by their rules. So how'd you know we weren't them? Because there are no children in Crawford. Not anymore. What do you mean, no children? Why not? No children, no elderly, no one with an advanced medical condition. Basically, no one who might be a burden on the community. No to nieźle. Crawford's all about the survival of the fittest. That's how they survived. While the rest of the world went to shit around them. Jesus Christ. Well, just the opposite, when you think about it. What exactly did Crawford do with all these burdens? What happened to them? Well, you met some of them already. Oho. A inni to co? Zabili? Czy uciekli? Czy dla nim spokój? Anyone who got sick, anyone too old, anyone they figured wasn't strong enough to survive. To them, those people were just mouths to feed. A drain on their precious resources. Ale kurde. Ile tak mogą żyć? Skoro nie przyjmują młodych, to kto ma do nich dołączyć? Jeśli na przykład za 5 lat się przekaże cenny, a oni go zabiją, to po jakimś czasie oni wszyscy poginą i nie będzie już tego Crawford.
O, to się też zapytam. Yeah, that would be me. I knew it! Lee, I knew she was the one who'd been following us! Fucking with us! Get that finger out of my face, Grandpa, before I jam it straight up your ass. I haven't been following you. I don't even know who the hell you people are. Calm down, Kenny. The voice on the radio was a guy, remember? Yeah, well, whoever you are, ringing those bells this morning nearly got us all killed. Raised the dead all around us. That's the idea, genius. It's how I get around. I ring a bell in one neighborhood to attract the local geek squad. Buys me some time to scavenge the areas they cleared out. Geeks? Is that what you call them? Yeah, you know, like... Darmożercy. They'll eat anything, alive or dead. That's pretty smart, the bells. Doesn't take much to outsmart the dead. Bunch of dumbasses. You just gotta move fast. Get in and out before they start to wander back again. Look, I'm gonna ask you people again. You're not from Crawford, so who the hell are you? What are you doing here? Came down here looking for boy, we get our people out of here. Find someplace safe. Yeah, good luck with that. Anyone with a boat took it out of here as soon as people started eating each other. Any that got left behind, Crawford stripped them for parts. Cars too. There's gotta be something. If there was, do you think I'd still be here? I've been over every inch of this city. This whole place is picked clean. Poszukamy jakoś. Hey, moron. You wanna keep your voice down? Shit. Since you're not getting on any boat, no, nawet on zrozumiał. Pierwszy raz. No może kilka razy. Kilka? Okej. Okay. Ja chciałem się pewnie coś upewnić. Ale ona już spieprza. Hey, you're just gonna leave us here? Sorry, I must have missed that part of our conversation where you became my problem. Don't leave us here, please. Jakoś za bardzo się przyjęła tą dziewczynką. Come on, make it fast. Czy ona miała dziecko? Przypadkiem? Albo miała młodszą siostrę? Niech ona by mnie złapała i tyle. Clementine. Hej. Dobra, biegiem. Dobra, módl się. Kurde, nawet to mi dała. A, chciałbym przepieprzyć im. Otwieraj, otwieraj, otwieraj. No, przynajmniej zobaczymy, czym chata bogata. A się strała. Niedługo tu górkę zrobią, a potem zejdę. Wejdę na górę. Clementine, can you hear me? If you can hear me, just get back to the house, okay? I'll meet you there. Co, nie słyszymy cię, wracamy do domu. No, jakoś się uda. Powinno się udać. No, skopała nam tu jakaś dziewczyna. Grałem już to ogólnie w... No, teraz drugi raz. I pierwszy raz przegram z nią. Co mu padło?
Ponieś. Przyda się. Tam jedzenie będzie. Bądź jak Daryl. Tak, ja chcę wyjść. Jestem niewinny. Albo jak tamten z pierwszego odcinka. Mamo, to nie ja, to pomyłka. Kogo tam wpieprzają? Kurde, czy to nie przypadkiem Chuck Norris? Okej, to no to w prawo. Ej, tu nagle pierdzielnie to. Lubisz myć? Dobra, zabieraj. Bądź cyganem w swoim domu. No, może się da jakoś otworzyć. No. A teraz to weźmiemy, włączymy. No, wstawaj, żeby było szybciej. No i w prawo. Lepiej spieprzaj. No, kurde. Run. Wiesz co, mogłeś zamknąć tamto. Kurde, ilu ich będzie? No i zobaczymy, czy to ono na pewno Chuck. No. Oh my god. Chuck. He must have tried to hide out down here. Poor bastard. No, pomógł, kurde. Jedyna osoba, jaka wyratowała innych nowo poznanych. On najmniej zasłużył na śmierć. Zawsze muszą najlepiej ginąć, jako pierwsi. Może nie wszyscy. O kurde. Ciachaj nogę swoją. No, lepiej nie hałasować. No way I can pick that up on my own. Spoko. Dobra, nie wiem po co, ale tak z ciekawości. Okej, okay. No drzwi. A od razu, tak za pierwszym razem. Cii. Ale otworzyłem. A tak?
Okej, dobra. It's just a sign. O, no. No. Ściany rozwaliłeś, człowieku. Odkupujesz. Szczur wyżarł ściany. A jakiś duży. Schron? O kurde. Must have been one of those old nuclear fallout shelters. No. Wonder if someone's living down here. Ale ile tu żarcia. It's enough to keep people alive for months. Jeszcze zależy ilu. Ta na drugiej pusto. O. Who are you? It's all right. It's okay. I don't want any trouble. Neither do we. Which is why you'd do well to turn around and leave right now. Spoko. Look, I'm sorry I disturbed you folks. I'll just be going. You can't let him leave. He's from Crawford. If he goes back there and they find out we're down here. Are you from Crawford? You don't lie to me. I know. Where else can he be from? Everywhere else around here is dead. I think you better start talking. I'm not from around here. I'm from Athens. Grew up in Macon. I have a brother in Macon. You were there? How was it? As bad as here? I'm sorry. You can't trust him, Vernon. You can't let him leave. What do you want me to do? Shoot him in the head? Why not? Be more of a mercy than anyone from Crawford ever showed us. Think, Vernon. What do you think they'll do if they find out we're down here, right under their feet? Damn it. You're right. I'm sorry, friend. Can't take the risk. Normalnie powiem. But I saw what they did up there. It made me sick. I'm not like them. And I don't think you are either. I think you're a good man. Keep back, or I swear I'll shoot. It's all right. It's okay. No. Vernon, what the hell are you doing? Vernon! Ale... Relax. I'm not here to hurt you. No. You're really not from Crawford? No. I'm really not. Well, we are, or were. We got out of there when they started sealing up the place. You know, started weeding out the sick and the old so the perfect survivor society wouldn't be threatened. A pojebani z tych Crawford. A ciekawe co by zrobili z rodziną, czy też by zabili, bo starsi lub chorzy. We're all members of a cancer survivors group that used to meet here at the hospital. We're in remission. But that wasn't good enough for Crawford. They'd already rounded up five of us before the rest of us managed to hole up and hide from them down here. This old basement's been abandoned for years. What is this? Kosnino, kosnica. Yeah, irony's always high on my list when I'm looking for a place to survive. How did you find your way down here? My group was caught up by the river looking for a boat. Now I just want to get out of here and find them again. Well, that sewer system you came through runs all over the city. It'll take you wherever you want. No będę szczery, mi ludzie. No, poproszę ponad. Any chance you could help me find my way back? Look, I'd like to help you, but we've all got our own problems. Two of our group are sick and need constant care. A, spoko. No, nie trzeba jakiejś sobie pradze. Besides, why should we help you? Look, I'm sorry if I scared you. I just want to get back to my people. Back to Clementine. She's your daughter? No nie. She lost her real parents. I'm doing what I can. You're not seriously considering going with him. It's all right, Bree. I had a daughter too. Lost her in the first days. I'll be damned if I'll just sit back and let that happen to someone else. We need you here. Don't worry. I'll be back before you know it.
Let's go. Chociaż w sumie jakby to takie ważne, no to nie musiałem, mogłem sam pójść. Chociaż na 100% by poszedł z nami. Znaczy tak mi się wydaje. Ale na 100% byśmy poszli gdzieś. Byśmy się po prostu na 100% spotkali. I się tak zastanawiam. Czy jakoś można było tego uniknąć? Tego, że się spotkaliśmy z nim, ale na 100% nie. Molly? Oh, hey, you made it back. Who's this? He didn't tell you about me? Understandable, I guess. I'm the one who put that beating on him when he tried to jump me back at the river. Who's the fossil? This is Vernon. He's a doctor. He helped me get back here after we got separated. I think you have something that belongs to me. Ah, Tom. Lee, thank God you're back. Krista, what's wrong? It's Omid. He's gotten worse. Much worse. We have a man wounded. Who's this? This is Vernon. He's a doctor. Oh, thank God. Could you this is doctor. You have to help us. Please. Coś mi się wydaje, że ona nie prosi, tylko żąda. Omid, honey, you're gonna be all right. Lee brought a doctor. All right, let's take a look at him. I work better without an audience. I'm sure you have more things of your own to do. Spoko. Nie będę przeszkadzać. Już sobie idę. Powodzenia. Clementine? No dobra. To już było na tyle, więc na razie, do następnego odcinka.